Honek, witam cię po raz pierwszy dzisiejszej nocy. Jesteś gotowy na piekło? Jestem gotowy na piekło, mogę sobie to wyjaśnić. Dobra, pausa. Według widzów, antybohater. Najmniej głosów. No wiesz, on dostał antybohatera, bo spał wczoraj. Wypił wczoraj, żeby właśnie skłamać jedno piwo. I się nie dziwi, że jest antybohaterem, no bo faktycznie wczoraj nie pił. Skoro głosujemy za wczorajszy dzień, to on, Paszkiewicz, naprawdę zasłużył, żeby być antybohaterem. No i niech walczy, wali mnie to. Okej. Dziku? Drugie miejsce, 14 głosów różnicy. Dziku wczoraj jak przyszedł na imprezę na starcie powiedział: ja dzisiaj nie piję, bo coś tam też pierdoli. Wali mnie to. Dziku, z tego co słyszałem, to miał jakieś tam prywatne sprawy, które tak w sumie go trochę zaniepokoiły. No. Słyszałeś coś o tym? Ja nic o tym nie słyszałem. Wali mnie to. Wali się to generalnie. Tak, wszystko mnie to wali teraz. No. Okej. Okay. Nie dziwię się, że jak będziesz mi coś żartowali. Nie, no żartuję oczywiście, nie. Machonek. Na pewno słyszałeś, że w domu Wielkiego Brata istnieją jakieś pakty. No. Jak się do tego odniesiesz? Szczerze? No. Mam nadzieję, że te chuje tego nie będą oglądać po pokojach. Bo ja ich wszystkich, kurwa, biorę, podświetlam ich na filtr UV, jak spermy wykrywam ich. Oni tak siedzą po pokojach, pedały. W telefonach leżą i tam coś pierdolą. O, patrz, tam tego, coś tam. Wiesz. Czyli twoim zdaniem zasługują na karę? Każdy zasługuje na karę. Ja mogę teraz wyjść stąd, reklamuję swojego Instagrama, wrzucam na moje Insta Stories, oni leżą w pokojach i ten co mnie gada, ten co mnie napierdala. A ja się już teraz nauczyłem po dwóch dniach, że lepiej tego nie oglądać i gadać to, co myślę, niż, wiesz, prowokacje. Walię. Okej. Okay. Guzik. Guzik dzisiaj zdecydowanie najbardziej zdenerwowana osoba w tym projekcie. Jak myślisz, dlaczego? Że co? Guzik jest bardzo poirytowany, najbardziej zdenerwowany ze wszystkich uczestników. Dlaczego jest poirytowany? No. Spadł wysokiego konia, że dwa pierwsze dni został zadymiaczem dnia. Wczoraj spadł wysokiego konia i walczył ze mną o przetrwanie, przegrałem z nim. Dzisiaj znowu został wydany? Nie. Tuż prawie był z typiarzem, tak? O ile się nie mylę. No i co? Piąte miejsce. Tak. I on przychodzi na przykład za 10:20, jak jest głosowanie o 20:00 i to jest nagle wielki stypiar, że wypije sobie dwa piwa i on nagle, on myśli, że dwa dni zadymił, to on myśli, że do końca dnia będzie kurwa w laurach obrośnięty w skowronkę. Wali mnie to. Opierdala się twoim zdaniem. Moim zdaniem nie dopuszczam do tego, co leży tam w pokoju. Chuj mnie, wali mnie to. No okej. Okay. Brzydal. No, brzydal? Ten, co się lubi brzydko zabawić? Chyba nie w tym projekcie. Według mnie, jak jest brzydal i jest gwiazdą osobistością MTV, to powinien tu zaś foki, coś. No wiem, załatwił Ewelinę. No, dzisiaj załatwił. Załatwił dziewczyny, dobra, przyznaję. Ale oczekuję od niego więcej. Wiesz, petardy rozpierdala. Ja obiecam, że Achtunga mu w dupę wsadzę do końca projektu. Nawet w dupę trochę mu się boję, że poruszę jego odbyt. Ale myślę też, że garka na przykład na głowę, albo coś takiego, żeby, wiesz, żeby mu petardy wsadzić się odwieczyć. No ma ode mnie propsa za petardy, za dzisiejsze foki, samotne owieczki i tak dalej, wali mnie to. A twoim zdaniem rozruszał się troszeczkę? Trochę się rozruszał, aczkolwiek powinien dłużej być na kamerach, bo wiesz, że petardy to każdy potrafi wyjebać, nie? Ale żeby siedzieć, imprezować, trzeba trochę tam podsiedzieć, coś tam zdobyć zaufanie widzów. Coś tam pierdolę teraz. No, wiesz, no, niektórzy z uczestników mówią, że ty chuja robisz, bo ty tylko siedzisz, pijesz i nic ze sobą nie reprezentujesz. Jak myślisz, dlaczego tak mówią? Barany chodzą w stadzie, orzeł szybuje sam, dlatego taki jestem, ale moi widzowie mnie znają i wiedzą, że taki prosty jestem, jestem solistą, jestem człowiekiem, jestem po prostu indywidualistą i tak jak mówię, barany chodzą w stadzie, orzeł szybuje sam. Może tak jest, może się tak nie nadaje do końca w grupie, ale jako indywidualista potrafię dużo pokazać, a jak oni tak gadają, mają takie prawo gadać, ale wiesz, ja się naprawdę się postaram. Okej. Okay. Wali mnie to. Amadeusz, drugie miejsce, zasłużone? Drugie miejsce Amadeusz? Tak. O, z Amadeuszem mam paks. No. Wiesz, moim zdaniem macie pakt. Moim zdaniem troszeczkę to
inaczej wygląda, aczkolwiek nie chciałbym też naszego paktu tam rozburzać i w to ingerować, aczkolwiek tak jak wam powiedziałem wszystkim otwarcie, to wygląda mniej więcej tak, że wy niby macie jakieś tam swoje pakty, ale tutaj przychodzicie i każdy gada na każdego. Amadeusz załatwił samotne owieczki, foki, coś tam się działo dzięki temu, że wyszedł to miasto, załatwił dziewuchy, foki, coś tam, że wiesz, coś tam tego. Załatwił dziewczyny, załatwił foki, siedzą, robią, coś tam było. Ja wypowiadam się na temat wczorajszy, nie dzisiejszy. Załatwił foki. Wczorajszy i dzisiejszy, bo impreza trwała do 9-10 rano. Załatwił foki. Trailway. Wali mnie to. Okej. Okay. Dawid Cox. Brat. Ten, który cię wczoraj zdradził. Bo przez niego wczoraj przegrałeś. Brat się nie powinien tak zachować. Mimo, że na przykład nie byłem jakimś zadymiaczem dnia, powinien pójść braterska krew. I powinien powiedzieć: Adrian, mój bracie, kocham cię. Gdyby nie ty, to by mnie tu nie było. Adrian! Jesteś zamulony, ale jesteś moim bratem. Adrian, o tak powiedzieć. Moim zdaniem, bo nie wiem, wiesz, ja zdaję sobie sprawę cały czas, ja to mówię, nie? Że już szybuję sam, nie? Tylko że Adrian, kocham cię. O, tego mi brakuje. Jak myślisz, dlaczego tak nie zrobił? Dlaczego stanął przeciwko tobie? Zalazłeś mu za skórę? Właśnie mi się wydaje, że on tam jakiś pakt ma, mi się wydaje. Tak? Mi się wydaje, on zagłosował na guzika. On ma pakt z guzikiem. Przejrzałem go w tym momencie. Wcześniej o tym nie widziałem. A teraz jak zapytałeś, on ma pakt. To dlatego. On ma pakt. Chcesz drinka? Nie. Jak się czujesz, Mohamed? Dobrze się czuję. Wali mnie to. Słuchaj, niektórzy mówią tak. Ty mówisz Big Dick Back to the Town. Widzowie mówią mały chuj wrócił do wioski. Jak się do tego nie odnieść? Wielki kutas wraca do dużego miasta. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Bo serio mam dużego penisa. Nie? I tak dalej. Że i tak samo serio wróciłem do dużego miasta. Tylko wiesz, ludzie to postrzegają trochę, że wielki kutas wraca do dużego miasta i że na przykład ja będę ruchał, nie? Mhm. A ja mam dziewczynę i tak nie mogę. A to jest to wiesz, no po prostu mam dziewczynę i nie mogę, ale jakby... Po prostu, ale duży kutas wrócił do miasta zgodnie z prawem, tylko że mam dziewczynę, to nie jest moja wina, wiesz. Po to jest ten projekt, że są osoby zajęte, ale są też osoby, które są wolne. Które mogą łowić. Mi się wydaje, że oni powinni ruchać na przykład codziennie, nawet nie muszą, nie musi widać penisa, że tak posuwa jak pies, nie? No. Przed kontra bym mógł się ruszać. Wiesz. Brakuje tego. No, żeby chociaż dziewczyny włosy latały albo coś. Bo to wiesz, po to jest ten projekt, żeby była kontrowersja, a tu wiesz, jak coś się dzieje, na przykład palec w pizdę, kołdra cała czerwona, nie? A na drugi dzień to widać, a na kamerach tego nie widać. Mi jest za to wstyd. Brakuje tego. Takiej szczerości do widzów. Mi jest za to właśnie wstyd, że widzowie tego nie widzą, tylko słyszą rano głosy. O, ten ruchał, kota czerwona, ujebana, coś tamtego. Że krew, że prześcieradło, wypierdalaj. Jak ja bym był wolny, ja bym nie miał niczego sobie do zarzucenia, wiesz. Ruchałbyś? No tak. Okay. Dziękuję bardzo za wywiad. To już jest koniec? Tak. Chyba, że masz coś jeszcze do powiedzenia. Dziękuję wszystkim za głosy, że nie jestem dzisiaj nominowany do stypiarza dnia. Dziękuję wam, mimo że jestem lekko przymulony. No i oczywiście chciałem jeszcze pozdrowić, znaczy nie pozdrowić, tylko wypowiedzieć się na temat Instastory dziku.official, że to co wrzucił na Instastory według mnie to jest lekka przesada i chciałbym, żeby on to usunął w trybie pilnym. I tyle. Dziękuję.